No. Otwieram maseczkę, a tu czegoś brakuje. Coś ukradł. Nie no, Basiaczku, już też wywoziliśmy do Michała. Michał będzie robił swoje czary mary, pokus pokus. Estrujeczka będzie męska. Jedyny mój wóz. No, a nie, jeszcze setkę masz na No. siebie. Jedyny Audi, O, no. to Audi z tam załce Szwajcarii. No dobra, no nagrywamy krótko, chcielibyśmy powiedzieć, co się z naszą S3 dzieje, bo bardzo dużo o niej nie mówiliśmy, też nie mówiliśmy o S4, no ale za dużo tego jest. Tym razem opowiadamy o S3. Silnik trafił do Michała, Michał będzie tam pompę oleju wymieniał na lepszą. Cały duży przegląd zrobił po 150 tysiącach. Przygotowano dla niego trochę gratów, jakieś tam sprzęgła, nie sprzęgła. I będzie dużo większe turbo, takie, że będą musiał flaszę obciąć i tutaj wsadzić. Lubiłaś nią jeździć manualem na 19 kole? Nie było źle. I na to, że nią jeździłem, bardzo dobrze mi się jeździło w stosunku do Yarisa GR Turbo i chciałbym powtórzyć ten wybryk i mam do niej takie fajne zabawki. Zakłada się to pod sworzeń, znaczy to są sworzenie takie inne, że kąty są regulowane, żeby z przodu negatyw, żeby to się jeszcze tam lepiej prowadziło. No i chyba tu w tym miejscu trzeba wrzucić resztę filmu. Kto go będzie montował? Chyba ja, bo to będzie z czterech różnych okresów czasowych, bo w sumie furka w grudniu już została rozebrana. Dzień dobry, Diesel Newtonku. Ale się dzieje się. Cały przód zdjęty, woda mi tu ciekła z chłodnicy, kurwa, przeoszczędziłem, wtedy jej nie wymienialiśmy. Gdzie mamy tę chłodnicę? Tutaj był ten montaż fajny, taki, że stary kuler z diesla jakiś kupiłem na Allegro, zrobiłem mocowanie pod niego. No ale kurwa, przyrzedziłem chłodnicy, wody nie wymieniłem, czy teraz ją trzeba wymienić. Łamany był kruciec, no ale tutaj było wytarte i niestety kapała tędy woda. No nic, ale przy okazji przód tego samochodu trzeba zdjąć po to, żeby zobaczyć, co dał tek. Czy będzie ściągany kolektor, są, co będziemy patrzyli w kanały, czy te podwójne czyszczenie na hamowni coś dało. A dwa, że będę chciał wymienić ten rozrząd międzywałkowy, termostat i zajrzymy do rozrządu głównego. Okazuje się, że w tych samochodach co 180 tysięcy się wymienia, no ale fura jest 2007 rok, końcówka, więc wolę wymienić profilaktycznie rozrządzik. I jeszcze jedną rzecz przygotowałem, w sumie dwie. No to teraz pokażę, jakie zabawki z naszej strójeczki dało się nabrać. Jeszcze haka po hamowni, nie hak wykręciłem, jeszcze zaślepki nie wsadziłem, pierdoła. Aż niebawem kolejne testy, ale jak wsadzimy te zabawki, co są tutaj. Zabawek, to tak, na pierwszy rzut ogień mamy turbosprężareczka hybrydowa, na bazie oryginału zrobiona, ale ma bardzo dużo wirnik wydechowy. Wirnik wydechowy ponad 5 mm jest większy od seryjnego. Tak samo jak i koło kompresji, seryjny jest tam 46,5. To ma 54 mm widoczny, więc takie, no 400 chciałem na tej turbince przekroczyć. Żeby to wszystko przenieść na asfalt, sprzęgło udało mi się na Oliksie wychaczyć. W bardzo ładnym stanie, jest jak nowe. Mierzyłem chyba 9 mm grubości, ma czy 8,8 nawet. I to jest ten cały zach z Performance, na to jest napisane Race Engineering. W komplecie jest koło zamachowe. Chciałem myk robić jakiś z Nissanem 370Z, ale niestety z 350Z, ale za mało mięsa mam tutaj, żeby gwinty zrobić, żeby wsadzić większą tarczę. A widać, że jest tam ledwo co pracowało. To sobie kupiłem tego zachsika. Do tego to już tam standardowo z hurtowni wziąłem, nic nie kombinowałem. Sprzęgnik, bo to trzeba tam zawsze w takiej robocie tam wymienić jest. No i co, mamy te elemenciki rozrządu. Fajnie się z nimi podawało. Febiego na przykład bierze się część, no trzeba wiedzieć tam czasami co brać. To jest tak jakby oryginał Audi, tylko mam pościerane numery. To powinny być numery Audicy nabite. Są jakieś tam Febiego numery? Nie, nie ma. Po prostu numery waga są wypieprzone. No to się wycierają te plastiki jakoś tak, to nie jest Nissan. Szybko w nich wpada. No uszczelka pokrywy zaworów. A jeszcze będę potrzebował uszczelkę boczną do wakuum. Mam uszczelkę kolektora sącego, bo kolektor sący dzisiaj zrzucamy, żeby zobaczyć, co tam się stało. Termostat mamy, bo kurde, teraz zimę stał przed garażem, kurwa, tak długo się rozgrzewał, że niech go chuj. Też tam się go zmieni z racji przebiegu. Termostat male. O, właśnie, to jest fajne, wytarty numer fabryczny katalogowy. No to jest oryginalik. Tutaj siedzi. Fajnie, że nie jest zintegrowany z pompą wody, nie jest taki drogi jak w tych silnikach na łańcuch i nie ma swojego tam paseczka. No a propos paseczka, no to wiem, że jeszcze tam można niby pojeździć. Tam chyba przy 180 tysiącach dopiero ten rozrząd się zmienia. Ale tu mam takie coś dorwałem. Pasycha Continental. ContiTech znaczy się, no Made in Germany na pewno ContiTech. Jakie tutaj części mamy. Fajne, że tak. Ładnie to wszystko wykonane. Made in Canada. Tu mamy INA, jedna roleczka, śrubki i druga roleczka. Słowacja. Czyli nasi ziomale z zagranicy.
co, no i chyba tyle. No taki prezent na Mikołaja do naszej Audi S3 i chyba tak ten odcinek zadedykuję. Mamy sprzęgiełko do przenoszenia większej mocy, mamy tam rozrządy, co trzeba wymienić, mamy jeszcze turbo i zastanawiam się, czy nie usunąć z tego silnika balansu. I to na dwie opcje można zrobić, albo zębatkę taką, żeby się nie napędzał balans, albo po prostu zestaw pompy oleju, wszystko z 1.8 turbo. No to muszę to wszystko przemyśleć, a i uszczelkę muszę domówić boczną do pompy wakuum. Dobra, no to do dzieła, zaraz Jagoda przyjdzie, będziemy ściągali kolektor, sący i zobaczymy, kurwa, jaki duży jest syf. No trochę rzeczy nam tu przeszkadza, bo będzie silnik wyciągany, to już tak będzie najprościej, żeby wymienić rozrząd, wymienić sprzęgło, wymienić turbo. Tutaj już jest klima teraz zdjęta. No, ja lecę po jagódkę, żeby nagrać ściąganie kolektora sącego i zobaczyć, jak zadziała nasza płukanka do dolotu. Szarpanie z tryskami, psiknąłem odkutasiaczem, od razu inaczej to wychodzi. Tryski dam do sprawdzenia, profilaktycznie do wyczyszczenia. No i kurwa, odkurzaczek poskrobany i będzie moc, kurwa. To tutaj numeruję wtryski, kurwa, to był czwarty cylinder, trzeci, drugi, pierwszy, wsadzamy sobie do pudełeczek, numerujemy i pojedziemy do kolegi z nadarzyna, który się zajmuje czyszczeniem, sprawdzaniem tych wtrysków. To niby wszystko mi idealnie, sprawnie chodziło, ale najebane, kurwa, szwura ma 150 tysięcy, więc warto to profilaktycznie sprawdzić. Oj, pierścionka, cyk. Się przebieram, żeby zawieźć te wtryski na sprawdzenie. Dosłownie umyłem ręce, umyłem tylko te blaszki do kolektora sącego. A to już piec z budy w tym czasie się wypierdala. No tyle co dostęp do tych kurwa kolektora sącego, to tyle czasu zajmuje wyjęcie silnika z takiego Audi. I wyszedł. No ciekawa jaka turbinka, w jakim jest stanie i wszystko. Wrócę z wtryskami, to obadam. A na razie zobaczę, jak tam czyszczenie kurwa tych klapek. Godzina już się moczą, wcześniej jeszcze były skrobane trochę, no jeszcze mają trochę syfu. I klapki niewyczyszczone, to jest dzielący kolektor sąca, a piec już wyjebany. Dobra, nastawimy na tyle, to już powinno je umyć. Jaka to turbinka? Będzie na hybrydka zmieniona, czy na drugą wsadzamy? O, przód tył ma, to po 150 tysiącach troszeczkę luzu przód tył ma. Góra dół nie ma. No dobra, tutaj wszystko szczelne było, ładne. Co? Kurde, no tak, bo to już będzie łańcuszek trzeba zmienić. Poczyścić to i wsadzić, no i rozdzielić i sprzęgło jeszcze, no jest zabawy, kurwa. Co tak patrzę, że są niefabryczne te opaski. 16 rok elektrozaworu od turbosprężarki, albo 18. 18 rok, kurwa, to w Szwajcarii świeżo było wymieniane. Turbina jakie ma znaczenie? Turbosprężarka jest oryginalna. 12 miesiąc 07, no. No, to kurwa ładnie, 154 tysiące km ona wytrzymała. Zdejmy, zobaczymy jeszcze ten pasek rozrządu. No ciekaw jestem, czy pasek rozrządu był zmieniony, kurwa, czy nie. Akurat zjem sobie zupę i zobaczymy, jaki rozrząd jest. Dzielny już Julek Fake chciał powiedzieć, zauważył. Śruba jest dla nieoryginalna. Czyli ktoś już rozrząd wymieniał, pewnie z racji. A ja tu kurwa pierdolę sobie zupkę. Ale Power Tuning Gates. Zmienili pompy wody. No. Wszystko powymieniane. Jak to tam rocznikowo wygląda? China! Kurwa, panie, a my tam mieliśmy kanadyjski napinacz, a ten jest chiński. Zamiennik jest. Pompa wody, kurwa? Chyba też świeża. No zaraz zajrzymy do pompy wody. No koło pasowa, tylko pierdolić zdjąć. Napinacz. Wszystko mamy powymieniane. 2018 rok. No coś tu kurwa się płyn zbiera w niej. O. Coś te chińskie części ze Szwajcarii nie są fajne. To w Walcu nie było robione, jakiś tu raz musiał. O, już szczeniacz chyba wymieniony jest. France. Nie, siódmy rok. Siódemka. Jest, oryginalny. Pod moim paluchem widać. Zębatek się nie wymienia. To kurwa chińskie to chyba też chciałem zmienić. To chyba chińskie też bym chciał zmienić. No wiadomo, w komplecie w rozrządem mamy te roleczki. O kurwa, luz już ma? No smar jakby z niej wyciekł. Nie, dobra, damy nasze polskie sprawdzone. Jedynie co mi się podoba pasek Power Gates. Ale to chuj tam, już całość naszą nową damy. Ktoś sobie też oznaczał wszystko, cyk. Korektorek, to jest znacznik. O, i tu jest pewne, że jest GMP. Kurwa, to z tym pewno się powinno pokrywać. No to i tak w instrukcji trzeba będzie zobaczyć. No dobra,
To nie, to rozumiem, to chuj, tam trzeba wymienić chuj, że to ma tam 50 tysięcy przebiegu, ale kurwa, z tej pompy wody zaczął tutaj ciec. Pies, no, tylko jebał, kurwa. No tam już graty, zwłaszcza, że już kupione, przygotowane. Tu u kolegi z czyszczenia wtryskiwaczy.pl w ogóle tak śmiesznie, z dietką przyszedłem. Nie wyciągałeś z pudełek, kolega mówi, że nie ma znaczenia, bo wtryski te moje nie są jakieś kodowane, ale nie są wtryski... Kodowane, czyli mają dawki, mają takie same, powiedzmy. Aha, czy powinny być fabrycznie sparowane, że wszystkie cztery takie same powinny być. No, powinny być, ale producent podaje rozbieżność do 8%. Co 8? Do 8%. To jest... Kosmos. Kosmosem, tak? Kiedyś było 5%, to było maksymalne dopuszczalne. Ale oczywiście no, wiemy wszyscy, że czym one równiej kleją, no bo komputer nie wie, ile o, kurczę. Podaje paliwa, ma tylko wpisane. A tu masz bardzo ciekawą rzecz, bo tu masz wtrysk też bezpośredni, zupełnie inny od tego mojego, jakiś taki większy, i te już są kodowane. Te już są kodowane, to są wtryski piezo od BMW. Technologia też teraz już odchodzi do lamusa, no ale one mają tutaj oznaczenia. Jak diesle. Tak. Pomiar rezystancji i izolacji. No, wykonajmy to takim tutaj multimetrem, też nie jest żadna tutaj tajemnica. Tylko wiemy po prostu, jakie są prawidłowe wartości, jakie on powinien mieć. No, chodzi o to, że impuls, który generuje ECU, może jego siła zamiast pójść na otwarcie cewki, może pójść po prostu na masę. No tak, tak. Zwarcie się robi zwarcie, takie. No mini zwarcie powiedzmy, czyli część energii po prostu nie idzie. Nie wszystko idzie, w cewkę, nie idzie, w trysku nie idzie, tylko... I ona może się nie otwierać, może się nie otwierać w pełni. Nie ma wydajności. Tak. I nie zawsze komputer może pokazać ten błąd. O kurde. Jeżeli jest zwarcie pełne, to rzeczywiście komputer tak widzi. Kurde, wykład mamy fajny, bo mamy i od razu i wykład, i od razu praktykę. No, tak już było mało ciekawe, to omówisz sprawdzana rezystancja zwykła, najzwyklejsza po prostu cewki, to był pierwszy test. Indukcja, tak? Czyli mówiąca więcej informacji o cewce. No to mieliśmy sprawdzone, to mówisz, że to jest mało tam ciekawe, po prostu jakaś tam wartość cyfrowa nam wyszła. A tak. Teraz mamy już jeszcze inaczej kabel. Ta polecona rezystancja izolacji, czyli na tym samym potencjale jest cewka i potencjał ujemny przykładamy na obudowę i podajemy napięcie dosyć wysokie, 500 V. 500 V aż? 500 V dokładnie. No i sprawdzamy wartości. No i tutaj są wartości giga, ma bardzo dobrze. On nie mignie. To świadczy, że cewka jest w bardzo dobrym stanie. Czy bardzo dobrą izolację ma? Bardzo dobrą izolację, tak. Nic nie idzie na masę, więc nigdy samochód nie był przegrzany. Przygotowujemy stanowisko badawcze. Zobaczymy, w jakim stanie były te moje wtryski. I strasznie mnie zaciekawiłeś, że tutaj mega, mega dużym prądem to idzie, że 10 amperów, żeby taki wtrysk otworzyć, przecież to kosmos. No zobaczymy właśnie, wszystko będzie tutaj pokazane na oscyloskopie. Co tu się dzieje? Coś tam już cyka. Już sobie wtryskiwacze pracują, no i mamy tutaj przebieg prądu w tym wtryskiwaczu. Możemy to sobie, zatrzymamy sobie, złapiemy jakąś taką stopę, ramkę zrobimy, tak, tutaj już możemy zatrzymać i będziemy się bawić tylko tutaj naszym... W szkole to miałem. ...przebiegiem. No to dawaj, kręć. Nie, już nie pamiętam, jak to było. Dobrze, ale... Przebieg impulsu to mam, najpierw jest taki duży, a później za słabszy, tak, się robi, a później się wyłącza. Można pomierzyć od razu, czy to jest prawidłowo. No i zobacz, w piku jest niecałe 7... Amperów? Tak. 7 to dużo, 7 amperów. Pik to pik. No, sporo daje, tak? Czyli no, duży prąd przychodzi na samym początku, później się spada tak pół do jednej kratki. Tak, no i sobie możemy zobaczyć ten początkowy przebieg, jak wygląda, czyli ten pierwszy pik otwarcie jego. Weźmy sobie go, no dobra. I taką ciekawostkę, którą tutaj mierzymy, widzicie, to jest to załamanie. Pierwsze. A pierwsze, tak, że nie jest tak od razu do góry idzie? Nie idzie od razu do góry, czyli świadczy to o tym, że ta cewka ładuje się energią dopiero. A że no musi się naładować, musi żeby później działała. Czyli ona musi mieć odpowiednią energię, żeby otworzyła się iglica. No i tutaj możemy pomierzyć ten czas otwarcia iglicy. To jest około 70 mikrosekund. Ja się mieścić tam powiedzmy od 0,7, 0,6 do... Znaczy też z doświadczenia 1, trzeba po prostu wiedzieć, tak, jak ma wyglądać ładowanie cewki, tak, w trysku. Jak ma wyglądać ładowanie, no i to jest czas martwy wtryskiwaczy, tak? Między innymi. Nie działają przez nie to. Działają, bo tak? Tu musi się naładować, żeby się otworzył pyk. Jak się otworzy, już później mniejszym prądem czyli idzie. Trzeba być dokładnie świadomym, że no to, że dajemy napięcie na wtryskiwaczy, to on teraz się nie otwiera. No, ale to jest. A to są to jakieś tysięczne części sekundy. Tysięczne części sekundy, no ale ważne. Tak? I tutaj widzimy, że ten czas otwarcia jest ok. Mieści się w normie, czyli ten czas tego ładowania cewki. Tak jest, czyli wiemy, że no, z iglicą jest wszystko w porządku, ona nie ma żadnych tutaj oporów. A, bo jakby na przykład to się dłużej to trwało, dłuższe to było, to znaczy, że tam się może zacierać, tak, coś może i że... się zacierać, tak, a tutaj tylko opór stawia benzyna i... Rewelacja. No to sprawdzamy, czy w tych 8% się ta moja S3 mieściła.
sika. Sobie on tak sobie sikają. Nie, równo niby leją. Nam się wydawało, przynajmniej na moje oko, że ten tak jakby, a to na mniejszym ciśnieniu, jak żeśmy go sprawdzali, tak najmniej gorzej pylił ten na mniejszym ciśnieniu. To nam się menzurki na... O kurde, zupełnie co innego jak moje oko mówi. Że ten jest jakby ma najmniejszą wydajność, pierwszy wtrysk. Tak, czyli 60... 62 jakieś, tak? 64, drugi, 63... Aha, 61. Czy... czy te dwa skrajne są takie mniej, te są idealnie równe, te dwa skrajne trochę są słabsze. A to w tych normach chyba by trzeba by wyliczyć, czy to się mieści. No, jedna kreseczka wychodzi mniej więcej. No w normach się na pewno mieści już to doświadczenie, ale no troszeczkę tutaj jednak je trzeba poczyścić. Może coś się jeszcze... Konia w parę godzin tutaj jeszcze przybędzie. Nie? Fajnie. Są, powiem tak, już widzę, są w dole specyfikacji producenta, więc myślę, że tam jeszcze parę centymetrów im dojdzie po czyszczeniu. Co będzie? O co to? Strzelanie. Błysko trzaski, dyskoteka normalnie. O, to czujesz, to będzie długo trwało. Aha, różne obroty silnika tak jakby symuluje. O kurde. Tak, zaczynamy od 500. Wol obrot. O kurcze, czy to jest dodatkowy test, taki rozwinięcie tamtego testu? Rozwinięcie tamtego, tak. No, symulacja. Pracy silnika, tak. Że jak to jest przy pracy silnika, czy one równo rzeczywiście leją? Bo to nie idzie na 100% wszystko, tylko tak... Cewki się teraz pewno mniej trochę grzeją, bo... Albo... Nie, cholera wie. Więcej się grzeją, bo mają cały czas ten impuls wysokoprądowy. A, ten uruchamiający je. Nie to, że raz uruchomi po zimniejszym prądem, tylko... Mhm. No ale jakbyśmy podali taki duży prąd cały czas, czyli byśmy przyłożyli napięcie z akumulatora, no to przepaliłyby się... Cewki. Tak jakby odpowiednie sterowanie jest kluczowe. Formuła. I teraz mamy wyniki testu. Teraz tak jakby chyba trochę równiej wyszło przy takim... Drugi cały czas. Ten największy wydatek ma ten wtrysk zdecydowanie. Czy też żyje, ale może lepiej żyć. No tutaj już kosmetyka oczywiście będzie, delikatna poprawa. Przyda się. A najważniejsze stwierdziliśmy, że są sprawne. Chyba. Mieszczą się specyfikacje, powiem tak. O, no to już coś mi mówi. Zbuju, to ja cię z tym zostawiam. Bardzo, bardzo dziękuję. I widzimy się za parę dni i składam swój włos. To żółwik, piona. Mnie tu zaszczyt spotkał kolega osobiście, byłem u niego na warsztacie, teraz kolega jest u nas na warsztacie, o. No w biurze nawet, już przywiózł wszystko, posprawdzał i wyszło, że z mojego samochodu prywatnego wtryski po robocie po czyszczeniu gorsze wyszły niż to, co kupiłem po taniości z Allegro. To już sobie zdążyłem spojrzeć. To były moje, tak, to były moje, a to najpierw pokażemy te co ja kupiłem z Audi S3, z tego nowszego typu Audi A3 8V. Tutaj no... Aha, tu przed robotą. No jeden wtrysk strasznie fatalny taki widzę, że był. O, te dwa widzę, że się wtryski nie zmieniły. A te takie, co były słabsze, idealnie doszły. Kurde, trzy mamy idealne. W ogóle 0% różnicy. Ten jeden troszeczkę, ale to 3% jest rozrzutu, więc... 3%, 8 mówiłeś, że fabryka. 8 fabryka. O, no to ten jest lepszy. Jest rewelacja. Teraz masz ten nowy, wpadł do ciebie. A te starsze to... W takim jakimś rdzy są jakieś taki metalu. No łaku, spływa ona. Linia obrony dla wtrysku to jest... Filtr wtrysku paliwa. Ale jaja. Ale wyglądają generalnie dobrze. Tu mamy jeszcze, a tu mamy je. No to z porównania stara generacja, nowa generacja wtrysku. To już tam pierdoła taka. Może, o kurwa, inne. A chuj, nie wsadzę ich tak plug and play. Dobra, zapomnij o tym. A dobra, a te moje wtryski wyszły z mojego prywatnego samochodu, nie kupione na Allegro, tak 5% jest rozrzutu. No to jest 183, 183, to są dwa tak samo, a tu mam 192, 189 po robocie. A, bo tutaj mogę sobie porównać górę do dołu. Oczywiście ten najsłabszy troszeczkę się podniósł, reszta się nie zmieniła. Kosmetyka, tak naprawdę. Aha, jest 5% rozrzutu, było 7. Kurde, czy najlepiej byłoby zdobyć, bo tu mam jeszcze taką jedną S3, którą składam, też moją w DSG, z niej wygrzebać wtryski i sobie te i cztery... byśmy wtedy złożyli jednego takiego porządnego. Albo mam takie pytanie, jak ja z tego, bo podobny przejekt, Tomasz tam 130 tysięcy przebiegu, tamten miał 150, czy jesteśmy w stanie odtworzyć ten pomiar, żeby dopasować sobie z tych dwóch samochodów, żeby w każdym były jakby można powiedzieć lepsze. Wszystko jest, pomiary są standardowe, więc możemy... Standardowe ciśnienia, standardowe warunki. Dokładnie, więc możemy nawet po jakimś czasie je otworzyć i to rewelacja. Znam ten wóz.
całą drogę nim do ciebie jechałem, a tego nie znasz, bo go kupiliśmy, to jest Kupciowa firmowy wóz, już jakiś odcinek muszę o nim zrobić, bo już go z miesiąc czasu mamy. Polubiłeś auta w drewnie. Tak, drzewie, to Basia nim jechała, pomachaj Basiu. Jak ci jechało takim cichym, seryjnym samochodem? No Michciu, przywieźliśmy ci tutaj takie oto prezenty. To jest moje S3 szare. Paskowy silnik. Paskowy silnik, których nie znosisz, nie lubisz, nie. Tylko dla mnie zrobisz, dla nikogo więcej. Tak. No i go zacząłem tam rozbierać, wiadomo, wszystko spierdoli, raczej no rozebrałem go po prostu troszeczkę. Ten łańcuszek jakiś taki luźny jest, spierdolony, ma bardzo duży luz, tak mi się wydaje. No wiesz co, nie, bo on to napinasz jest, wiesz, olejem. No tak. Masz wałek trochę przytarty. Coś trochę jest. Coś tu chodziło po nim. Tu chodziła pompa wysokiego ciśnienia nowa i bez tłoczka. Tak. No i tu mamy, kurde, nasz najszybszy, najfajniejszy wóz, który... Michale, ten samochód nas w ogóle połączył. Przez niego się poznaliśmy. Pierwszy nas taki prototyp. Pierwszy mój samochód auto ze Szwajcarii i kurde, i w ogóle się wymieniliśmy tak jakoś śmiesznie tymi robotami. Że mi zrobiłeś go, chodzi zajebiście. Właściwie już nim chyba z pół roku śmiga, ale nie do... To było prawie półtora roku. No. I wiesz co, kurwa, skrzynia biegów trochę w nim, tak przy zmiania bieg i taki, kurwa, lekki uścisk jest. Wiem, bo już atakuje 3 miesiące. No. 3 miesiące, no, żeby się umyć to na skrzynię biegów. Nie. Tu mamy kolejne. Ja zadyszka, Michał zadyszka, ale kondycję chujową mamy, co? Nie kondycję, tylko wiegnie ten. A wiegnie ten, kurwa, na motorkach mam jeździć. Ten byłem na kursie 3-godzinnym i chuj, kola się lekko przeziębi. Ja tak zmarzłem, kurwa, na tym placu. MT-07. Za wolno jeździłeś, nie zagrzałeś. No nie, ale kurwa, fajna ta ósemka tak się składać, może czułem się jak na torze. Nie, a gość mówi, kurwa, precz z tym kolanem, jak to instruktor zobaczy, powie, że jesteś jakiś ścigant pierdolony, chuj, cię na miasto nie puści. Mieściu, to trzeba tak mocno w miarę złapać, że skrzyneczki nie rozpierdoliło. No za skrzyneczkę. Już? No. Okay. Już teraz myślę. Wiesz, tutaj no, na brzegach ona jest tak jakby najmocniejsza, tutaj, że kurwa, złapa tam. I znów! Większa masa po tej stronie. No. Miście robi ekspertyzę, ja przyjąłem kamerę. Miście, no tak rozebrałem go, bo tak, w pierwszej kolejności sobie wymieniłem sprzęgło, mówię, a kurwa, wymienię sprzęgło, a później tak coraz bardziej go rozbieram, coraz bardziej, to coraz mniej mi się to wszystko podoba. A mówisz, że to tak jest, bo się hydrauliką napełnia. Chciałem wymienić w nim cały rozrząd, chciałem wymienić to. Oleju troszeczkę tam brało, ale niedużo, chyba jakieś tam pół litra na 1000 km. No tak. Dużo. Dużo? Dużo. Na te silniki dużo? Dużo, no. O, no to kupiłem już parę części, trochę ci dam, takie pierścionki, są tutaj 3. Tak. To mi wszyscy mówili, że to wymienić. A te pierścionki masz w obudowie? Obudowę wziąłem, tak. Pierścionki mam luzem. Pierścionki masz na obudowie. No, tam się wymienia. Rozrząd tu był jakiś w ogóle chiński, mimo że samochód ze Szwajcarii. A może nie chiński? Ina chyba, a nie, to nie był chiński. A Michał, najważniejsza rzecz, dlaczego ten silnik przywiozłem? Bo one mają jakieś wadliwe pompy oleju i chciałem go ustrzec przed jakimkolwiek zatarciem. Tu jest patent, już komuś robiłeś, koledze go z Motograbera. No wiesz co... Pompa oleju z 1.9 TDI czy... Z jednością turbo. Z jednością turbo. Z jednością turbo, cała pompa z napinaczem z łańcuchem. O. Wywalasz cały tutaj ten moduł tych balansów i z pompą oleju i wpadasz tylko pompa oleju z 1.8. No bo chciałem tego kurwa trochę dojebać. No i Michciu, coś ze sprężynami zaworowymi zrobić, bo chciałem, że się do jakichś z 7500 chciałem mógł skurwy synowi zakręcić, no bo z 7300 chociażby. Pierścionki nowe, wiesz, odświeżenie takie trochę. Jak panewki ładne, to chuj tam można zostawić. Tą pompę oleju bym chciał na pewno nową, no pierścienie pewno też, może jakiś tam honor. A można troszeczkę go rozhonować, bo... Z półsetki, setki. No z półsetki, bo chciałem mu trochę tam dmuchnąć chujowi. Nie chciałem, że mi się tam tłoki przytarły czy coś. Właśnie jak wyglądają te tłoki, to jak się rozbierze, czy nie są pryśnięte albo coś? No i tyle, no. To z głowicami się bawiłem, jakąś chemią, coś tam czyścił. Trochę się naczekał, bo 3 miesiące stał i czekał, nie? No kurwa, 3 miesiące, a to też sobie nie wpadł w kolejkę, tylko się dziura jakaś zrobiła, bo by jeszcze ze 3 miesiące dłużej. Kurwa, taką reklamę ci zrobiłem, że sam będę rok zaraz czekał, żeby wyjęty silnik, żebyś mi pobłogosławił. Nie wzywają, że tylko tobie robię, a nie klientów. No kurwa, no trochę mi tego zrobiłeś, co Michale, znamy się ile, nie, 2 lata? Ale przecież wiesz. 2 lata się znamy, już 5 wozów i teraz 2 silniki, o kurwa. A ty dużo tego w ogóle robisz, czy nie? Dużo, no. O ty kurwa, a to co to takie ładne szare? No to jest właśnie z polecenia z YouTube'a. Z YouTube, YouTuber. 1.8, 2.0? 1.8, manual przód. O kurwa. A wiesz co, z litr mniej pali manual, raczej w ogóle przedni napęd. W ogóle przedni napęd. Mało pali. 2 litry, mało pali. 1.8 jeszcze tym bardziej. Kurwa, ludzie mi takie rzeczy piszą jakieś pojebane, że jedzie 150 na tempomacie, że mu pali 6,5 litra, taka trójka. No, kur. 1.8 gdzie zejść dużo, no. Jak jest manual, wiesz, przód, to jest... W ogóle, jak go przepychasz, wiesz... To czuć, że... 2.25 opony? Tak. Nie, jakiś duży. Przesuwa, nie? O kurwa, jednorącz. Nie upchać tego, nie?
Strasznie straty jednak są w tym quattro. Kurwa, kiedyś będziemy musiał z eksperyment zrobić z jakąś przednią napędówką, kurwa. No ten silnik dzisiaj go odpaliłem, włożyłem, odpaliłem. A bo już go złożyłeś, już jest wyremontowany? Wyremontowany, no. O, dużo przebiegu miał? Co z nim było, kurwa? Wiesz co, 200 coś tysięcy, no żar dużej ilości oleju, ale oni gdzieś byli nad morzem, rozrząd przeskoczył, zostawili mechanika nad morzem. O kurwa. A czego rozrząd przeskoczył, że coś zużyty taki był? No, a wiesz, stary napinacz pewnie albo łańcuch wyciągnięty już. Aha. Tutaj przy rozruchu zawsze przeskakuje, nie? Przykręcenie rozrusznikiem, albo jest hydraulicznym bez tych blokad takich. No kurczę, największy problem. Ludzie zakładają tutaj jakieś zamienniki, te rozrządy. O yes. I wiesz, ja rozbieram silnik, ten rozrząd praktycznie nie miał przebiegu, a napinacz chyba był na 9 ząbku z 12 już. O kurwa, 3/4 wyjebanie miał nowy. Wiesz, ślizgi źle... Ty to jest chuj, wiesz co, ja miałem ostatnio takiego dwóch klientów. No jeden klient miał taki, że rozrząd był nowy, a rozrząd był zużyty, że pokazywał mi 3 stopnie przestawienie wałka stącego. A inny przypadek był taki, że gość miał rozrząd w zamienniku, wytarły mu się łyżwy, zatkały smoka, zajebały, zatarły cały silnik, no, kurwa. Właśnie. Tu w zamiennikach też się tak te ślizgi wycierają? Wycierasz to może nie, ale no mówię, są źle, ciągną się. Źle wyprofilowane i zakładasz nowa, a już jest w połowie napinarza. O kurwa. Albo, wiesz co, zdarzyło mi się kiedyś, gościu tutaj z Kalisza kupił auto, pojechał do mechanika, wymienił rozrząd, jakiś zamiennik tani, 5 tysięcy łańcuch się urwał. O kurwa mać, to już zawory po prostu spierdolane tłoki. Na rozrządzie naprawdę nie ma co oszczędzać. Nowe, oryginalne i chuj. Jak się zakłada rozrząd, to też zawsze dobrze jest wymienić ten, wiesz, łańcuch i napinacz od i ślizgi od wałków balansujących, nie? Od balansu. Bo też się zostawia stary, a później on jest luźny, dzwoni gdzieś tam po bloku. Mm-hmm. Micie, tam nie oszczędzałem, proszę, tam wszystko, kurwa, ten łańcuchy też bym prosił, tam nowe. No. Zresztą ci przywiozłem, kurwa. Firma Ina może być, czy nie? Może być. A na serio? Tak, bo najwyżej wytnę to z nagrania. Nie, do tego może być. Bo patrzyłem, kurwa, wszystkie... Do tego starego może być. Bo zamienniki kupowałem, kurwa... Tylko między balans... Tak, tak, ale to był taki jakiś znak, kurwa, już nie pamiętam jaki. Jest, no. I jak kupowałem zamiennik, to chciałem, żeby był dokładnie ten sam znak. O jest, o ten, jakiś JWT czy JWR, kurwa. Mhm. To raczej to będzie to samo z oryginał. No właśnie tak patrzyłem, bo nawet bierzesz inne, do tego mojego 3.0 TFS i kupowałem takie wytarte wszystkie, kurwa, wiesz, napisy na odlewach wszystkich. No dobra, Misiu, no to zostawiam cię z tymi, kurwa, tutaj moimi dwoma zabaweczkami, na tym bardziej zależy, bo ten samochód jeszcze jest na gwarancji, za 90 dni będę na pierwszy przegląd nim jechał, muszę jeszcze w nim ogarnąć trochę wnętrze. Ten jeszcze będzie czekał sobie. Ten niech se czeka, dlatego bym prosił tak, Misiu, no szybciej. Dobrze. No ale... ten już się naczekał swoje, to wiesz, to teraz... A jakieś nagranko mi podrzucisz, co tam się w nim działo, no, tak z ciekawości? No, jak bym rozbierał, to wiesz, to ci... 150 tysięcy km przebiegu miał, S3. No, fakt, że turbosprężarka w nim miała duże luzy podłużne. I ja tą turbosprężarkę przerobiłem, wsadziłem ją do Silver Foxa, a tu muszę coś wymyślić dużego, fajnego, zajebistego. No dobra, pompę... wiesz co, jeszcze teraz taka nowa opcja jest, zamiast pompy z 1.8 turbo. No, pompę oleju. Tak, na wałki balansujące można kupić takie zębatki na łożyskach, że te że balanse stoją. Pierdolę to chyba, kurwa. Ja tu wolę męską pompę oleju, kurwa, jakiś 0W40 zalać i chuj, niech się wysoko kręci, niech ma ciśnienie, niech zabezpiecza mu te panewy. Lepiej to ciśnienie za duże niż za małe. Nie? No pewnie, kurwa. To jak będzie za duże, to zrobimy większe otwory w panewkach, wale. Większe luzy. Miś, no tutaj już rozpakowanie robimy prezentów, bo chciałem cię też tak odciążyć, bo ty dużo ode mnie nie bierzesz, więc tutaj no... Postanowiłem swoich rzeczy trochę tutaj dać. Ina. Jak czegoś będzie brakowało, śmiało dzwonić, mówić, domawiać. I to mi się strasznie podobało. Widzisz, że to jest oryginał. Zobacz, masz zmazane. No, właśnie to chciałem samo pokazać, kurwa. To jest oryginał. O, ciekaw jestem, on się tam wysunie po złożeniu. A i łańcuszek ten ma, kurwa, ten napis, ten JWK jakiś tam, kurwa. Tu jest brąz. O kurwa, nie ma. Michcia, w razie co można będzie taki łańcuszek oryginalny dokupić, bo tu nie ma tego napisu, kurwa, na którym mi tak zależało. Jest napis, tak? Jest. A jest, przepraszam, no bo tak patrzę, że był. No i kurwa jest. Ten JWP. Dobra. Jest, no bo się przesłyszałem, tutaj też był. I tam też jest, tak sobie to specjalnie wszystko dobierałem, żeby był ten napisik. Merlinga mam tam uszczelki do kolektora sącego. O kurwa, kolektor sący to u siebie już założę. Wtryski ci się jedynie dam i miś te tefloniki w nich zmienił? No. Dobra. Uszczelkę pokrywy zawaru, zaraz to przyniosę, mam ochroszczenia dwa u przód. To puste. O kurwa, wypadł z kurwy, jestem gdzieś w transporcie, idę szukać, kurwa. Na dwór wypierdzieliliśmy, to mam tak, pokrywę zawarów tutaj mam. No wyciągaj, kurwa, Michciu. Coś ci pokażę, to jest ten dekielek, który się pytałeś, to mam uszczeleczkę Erlinga kupię. Ciężko dostać? Tak? Nie, no kiedyś tam nie było. Tu mam, o, drugi zestaw pod pokrywę się rozpędził, a to mam wtryski, to będę, o, to możesz otworzyć, Michciu. I kurwa tutaj... A już masz pomierzone, nie? Tak, pomierzone, po sprawdzeniu te tefloniki będę chciał wymienić, kurwa. Bo to zawsze mi wymieniałeś, miałeś takie fajne przyrządy do tego. No. Ja sam nie umiem, mi chuj. A to jest od Odmy, to już sam założę. O, są te pierścionki, to są kurwa jebane gówno, 180 zł kosztowało. Tutaj, nie? Śrubka opada, chuj w dupę. O, nie to są te pierścionki. Tak. I kurwa drogi jak skurwysyn one były.
To ja mam śrubkę, ci jedną przywiozłem. No doślę pocztą resztę od tych, kurwa. Bo to na szybko się pakowałem do ciebie. Odmę to, kurwa, w sumie co mogę zabrać i u siebie założę. To też sobie zabiorę, u siebie założę. A tu, kurwa, co ja tu mam? Supertek. Supertek to uszczelniacze zaworowe takie. Śruby pokrywy zaworów. Mhm. O, kurwa. No to tyle dla ciebie przygotowałem. Jak czegoś brakuje, śmiało dzwoń. Śrubki ja podosyłam. I chuj, nie wiem co jeszcze. Zaraz nam coś przyjdzie do głowy. Rozpakowujemy się dalej. Korby zostają seryjne. Korbo, no, masy są tam, kurwa, wszyscy na nich robią chyba 500 Nm. CDL z S3, no. Ja będę chciał w nim, kurwa, że wirnik wydechowy w turbinie większy wsadzić, niech tam dojdzie z 20-30 koni, chuj, nic więcej. I chciał jakąś sekcję zwłok chcę mi pokazać, bo tam jakaś pani przyjechała, że ci się coś nierówno się nie chodził, jakie były objawy? No nierówno chodził, już przerywał. I był tu założony tłogi Yenmak. Jednak jakiś chiński. Michale, ja je na AliExpress widziałem, mówiłem, że eksperymentalnie kupimy. Nie, pamiętam, z $50 komplet, czy 56 dolarów. Tak, to są te, no kurwa. I tak wygląda później. Aha, później po założeniu... Odpada półka. O kurwa. Ale nie wiesz, czy się nie był po jakimś chip tuningu zaawansowany? Nie, nic nie było, program był seryjny. O kurwa. 211 koni. Turbina jeszcze też widzę. Pani go rozebrał, ona już się poddała, mówi, że... Wóz na gruz, czy robić? Nie, ja będę robił to, nie? Wzięła to po prostu w całości tak jak rozebrane jak jest, nie? Byłem po to wczoraj gdzieś tam. Czy są jak te pompy, czy to nieporysowane wszystko, kurwa, te elektrozawory. Ale kurwa, złośliwie rozłożony, co? Że tak z głowicy tam te elektrozawory wyjęte, no by wszystko było. Kurczę, wiesz, wszystko jest, ale roz... Czyli Jan Mac chuj, czy chuj w tego AliExpressa. Nie, ja tam nigdy nie ryzykuję takich rzeczy. Michcio, już tam patrzę. Nagramy. Nowy zakup. 600 km. O kurwa, nie to. Cik. Oil level. Ja pierdziel. Co za fura, Michciu. Ani kropli oleju nie bierze. No nie będzie roboty. Nic nie wpierdala. Silnik 14 rok. Czy jakiś poprawiony? Wymieniony silnik był. A tu Michciu jakoś się sprawdza stan rozrządu, kurwa. To jest sam sprawdzę. To jest taka ślepka. Czy od dołu? Dolnej pokrywa, od dołu musisz. A to co od dołu sprawdzę. Lusterkiem sobie patrzę. Cewki ma też 2014 rok. Odma 20 widzę. A to ja już założyłem. Odmę, ja wymieniłem w nim odmę, zrobiłem mu pukankę do lotu i co kurwa jeszcze. I olej w silniku wymieniłem, to wszystko. I fit powietrza, i fit kabiny, i olej w tej skrzyni biegów, i w tylnym dywsze. Estronik. No, 7 biegów, kurwa. Quattro, ale taki śmieszny. Nie ma ksenonu, nie ma sprysków. Dziwnie są sfigurowane. A MMI 2.0. A mi chciał coś idzie w dół zrobić, kolorowe zegary, jakieś takie kurwa rzeczy. Wiesz, licznik, jakbyś musiał kupić niekradziony i jechać na odblokowanie do Asy. A samym licznikiem, czy samochodem zamontowanym licznikiem? Samochodem zamontowanym licznikiem. A z tym kolorowym MMI coś idzie zrobić, z tym środkowym, czy chuj? Całe MMI byś musiał wymienić. O, to drogo, kurwa. No to już po trasce, 900 km zrobione. I poziom oleju. No sztuka nie bierze oleju. Normalnie na 1000 km prawdziwe Audi. O, jest do 3 razy takie coś opierdzieliło do zera. No nic, jesteśmy w domku. Czas iść do domku, tylko nie ma miejsc parkingowych.